Cześć, siemanko, witajcie 11 grudnia. Dzisiaj otworzymy sobie ostatnią puszkę kolekcjonera nordycką, która nam została i zostanie jeszcze, tak jak mówiłem wczoraj, co nam zostanie? Blistry, puszka Stopsa, jakieś dwie saszetki czy coś takiego. No coś tam będę musiał dokupić, czegoś poszukać. Mam nadzieję... O, siano mojego królika, super. Mam nadzieję, że coś tam się jeszcze uda dokupić, bo mówię, no lecimy z tym. Niedziela będzie retro odcinek. Dzisiaj no jest sobota, to wpada właśnie puszka, no i na poniedziałek coś będę miał, ale mam nadzieję, że później coś się mi uda dokupić. Dziś zaczynamy na odwrót, bo zaczynamy od kalendarza Premier League i szukamy jednastki. A jednastka to jest Everton. Everton, mamy saszetkę. I tu top keeper chyba będzie Hugo Lloris. A jest De Bruyne, którego trafiłem już tyle razy, że łomatko. Do tego Gabriel, Bissoma, Gudmundsson i Fofana. Ok. No, czyli nic specjalnego. No właśnie z tego jeszcze nic fajnego nie poleciało, szczerze, w tej Premier League. No i lecimy sobie z puszką, mówię, mam nadzieję, że tutaj dadzą dobre limitki, że nie dadzą mi limitek, jakie dają cały czas i ten Werner, Gnabry i ten, jaką ma, Lindelof. Nie wierzę. Sancho Dolpe, dobra, chociaż, ale tego Wernera to... Mam dość. Mam chyba 5 Wernerów teraz. No dobra, będę miał chociaż za co się wymieniać. Ważne, że nie... Już wolę Sancho i Dolberga niż tych. Jak oni mają? Gnabry'ego i tego... Lindelofa. No dobra. Mount. Cliff. Matienko. De Gea. Wilson. Miejmy nadzieję, że Nordyki oddadzą. O, Finlandia, którą mamy. Elmas. Toivio. Ja powiem wam, że mam takie szczęście do tych Nordyków, że matko boska. Nie mogłem trafić w Finlandii, to teraz cały czas ją trafiam, nie? Blinda. Milik, Malinowski, Kamara, Sommer, Pojan Palo. I Nordic Invisible. Fajna, fajna karta, bo ona wpada raz rzekomo na 50 saszetek, ale no mam ją już, więc po prostu będzie na wymiankę. Brand, Jewel i Blind. Duda, Freuler, Celik, Jorginho, Blasić. No nie wierzę, no co jest z tą Finlandią, no? Silesen i McGinn. I ostatnia saszetka. Finlandię to chyba mam całą na powtórce. Więc no te puszki nie są za ciekawe, w sensie za ciekawe. No fajne do otworzenia, ale... Clayson, Scoff. No. Powiedzcie mi jak, no tyle saszetek mam, tyle powtórek tych Nordyków, że to jest Karaska, tyle ma Switzel i Ukraina. To jest porażka. Będę musiał się niestety wymieniać, bo nie będę dokupywał już tych puszek, bo no bez sensu dokupywać, jeżeli w kółko się trafia to samo, w sensie limitki. To niestety nordyckie puszki zwaliły, bo mogły zrobić jakiś większy zasób tych limitek, a można powiedzieć, że są tam chyba 3 komplety czy coś takiego i w kółko to samo trafiamy i to jest trochę nieciekawe, nie? Gdzie mamy jednasty? Jednasty jest tu. Co my tu dziś mamy? A dziś mamy jakąś kartę świąteczną. I jest to... Maestro...
Okej, okay, Cavani Diallo. Karta świąteczna. Cavani Diallo. CC6. Więc spoko. Oprócz tego bazówki, 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 okej. No, więc widzicie, no jak jedna ta puszka była taka wow, no to tutaj same powtórki. Nawet jednego do tego mi nie wpadł, jeden zawodnik do z tego albumu. No co wam mogę powiedzieć, no niestety, jak macie nordyki, to z chęcią zapraszam do wymiany. Wam dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia. Pamiętajcie o subku, o dzwonku, o łapce w górę oraz komentarzu. Oraz zapraszam na retro odcinek, który zrobimy sobie jutro. Coś tam sobie pooglądamy, jakieś gazety, starą prasę. Zobaczymy, co tam kiedyś dodawali do tych wszystkich Brawo Sportów i tym podobne rzeczy i jak to kiedyś było, bo pięknych wspomnień się cofniemy. Wam dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia. Życzę wam miłej soboty. No i żeby ten śnieg się utrzymywał aż do świąt, fajnie by było, bo to taką fajną atmosferkę daje. Dzięki za oglądanie, siemanko, cześć!